Ewakuacja Imperium Sowieckiego z Europy Środkowej. Perspektywa ewakuacji Imperium Sowieckiego z Europy Środkowej oznaczała, że ten ustrój, jakiego świat nie widział, nie przetrwa ani dnia dłużej, chociażby z tego powodu, że nikt nie da już na to pieniędzy. No i o tym, że takie wydarzenia na najwyższej półce polityki światowej się szykują. Kto pierwszy? No pierwszy wiedzieli bezpieczniacy oczywiście, bo ktoś tam muszą wiedzieć, prawda? I proszę Państwa, jeżeli nastąpi zmiana ustroju, to co to będzie, jakie skutki za sobą pociągnie, jeżeli Imperium Sowieckie się wycofać ma z Europy Środkowej? To znaczy, że prędzej czy później, i raczej prędzej niż później, nastąpi odwrócenie sojuszy. Kto inny zostanie naszym najważniejszym sojusznikiem wojskowym i politycznym? No to trzeba się temu sojusznikowi odpowiednio przedstawić, trzeba się temu sojusznikowi odpowiednio podbliżać, bo na czym polega zmiana, odwrócenie sojuszy? No, najważniejszy sojusznik będzie próbował porządkować scenę polityczną pod kątem potrzeb własnej polityki. Każdy sojusznik, jak bierze pod kuratelę jakieś państwo podległe, no to od tego zaczyna. Od czego zaczyna? Od tego, że na scenie politycznej instaluje tak zwanych naszych sukinsynów, a wymiata sukinsynów jakichś takich nie naszych. No i kto się znajdzie na liście naszych sukinsynów, no to ten wygrał. To ten wygrał, to ten będzie miał ostatni słowo, ten będzie hegemonem politycznej sceny. A kto zostanie skreślony z listy naszych sukinsynów, to się dostanie w ciemności zewnętrzne, gdzie, jak wiadomo, jest płacz i zgrzytanie zębów, prawda? Jeżeli w ogóle zęby mu zostaną jeszcze, prawda? Bo po tym całym eksperymencie będzie miał czym zgrzytać. Proszę Państwa, i dlatego właśnie między tajnymi służbami, które rządziły, przejęły rządy w Polsce przynajmniej od 13 grudnia 1981 roku, kiedy punkt ciężkości władzy przesunął się w stronę tajnych służb, pod koniec roku 1984, kiedy już tam chyba o jakichś sowieckich zamiarach wiedzieli, pod koniec roku 1984 doszło do gwałtownego starcia między wywiadem wojskowym i służbą bezpieczeństwa. Takim spektakularnym początkiem tej wojny było zamordowanie księdza Jerzego Popiełuszki. Warto przypomnieć, co mówił wtedy generał Kiszczak. Otóż on mówił, że to morderstwo miało uderzyć w generała Jaruzelskiego. Nie wyjaśnił, w jaki sposób to miało się dokonać, bo w końcu generałowi Jaruzelskiemu nic się nie stało. To ksiądz Popiełuszko został zamordowany, ale no, dawał do zrozumienia, że toczy się jakaś walka buldogów pod dywanem. To była właśnie pierwsza wojna o inwestyturę, o to, kto będzie na pierwszym miejscu listy naszych sukinsynów i w ogóle, czy się tam znajdzie. I w ogóle, czy się tam znajdzie. Proszę Państwa, ta wojna zakończyła się, jak wiadomo, rozgromieniem służby bezpieczeństwa, bo już w maju 1985 roku bardzo reprezentatywna dla służb bezpieczeństwa postać, mianowicie generał Mirosław Milewski, został zdymisjonowany ze wszystkich swoich stanowisk partyjnych i państwowych. No i to oznaczało, że hegemonem na polskiej scenie politycznej będzie, jest wywiad wojskowy, a służba bezpieczeństwa została rozgromiona. I rzeczywiście wywiad wojskowy przygotowuje transformację ustrojową, no i ją przeprowadza i nadzorował ją aż do dnia dzisiejszego, nadzorował prawidłowy przebieg transformacji ustrojowej aż do dnia dzisiejszego. W jaki sposób? Proszę Państwa, za pośrednictwem agentury,
która cały czas była rozbudowywana. Pan doktor Cęckiewicz w takiej książce Długie ramię Moskwy, poświęconej wywiadowi wojskowemu, pisze, że w roku 1990, więc pierwszym roku transformacji ustrojowej, wojskowe służby informacyjne miały agenturę w ilości 2,5 tysiąca konfidentów. No, to nie było ostatnie słowo, to były skromne początki. Dzisiaj możemy tę liczbę pomnożyć przez 10 bez obawy żadnej przesady. I żeby lepiej Państwo zrozumieli, na czym polega rola agentury, to wyobraźmy sobie przez chwilę, że to my jesteśmy szefami wywiadu, nad szefami na przykład wojskowych służb informacyjnych, nie generał Tukaczew, tylko my. I co byśmy wtedy zrobili? Gdzie byśmy plasowali agenturę? No, z całym szacunkiem, ale na pewno nie w środowisku gospodyń domowych. No bo gospodynie domowe co? No mogą powiedzieć, co się przypaliło, co się tam przesoliło, to nawet mogą być prawdziwe informacje, ale mało użyteczne. Więc agentura się plasuje w takich miejscach, gdzie podejmowane są decyzje, to znaczy gdzie decyzje polityczne nabierają kształt norm prawnych. Agentura się plasuje tam, gdzie się kontroluje, w takich miejscach, gdzie się kontroluje kluczowe segmenty gospodarki. Agentura się plasuje w miejscach, gdzie się decyduje o śledztwach, komu zrywamy paznokcie, a komu nie. Gdzie się wydaje wyroki, no i gdzie się produkuje masowe nastroje, czyli w mediach i środowiskach opiniotwórczych. Jeżeli tam się uplasuje agenturę, to można śmiało, ręcznie sterować wszystkimi segmentami nie tylko państwa, ale wszystkimi segmentami życia publicznego. No i jak teraz się przyglądamy temu, co się dzieje w ramach II wojny o inwestyturę, to widzimy, że razwie dóbr, czyli wywiad wojskowy, musi uruchomić wszystkie swoje rezerwy. Stwarza to na pierwszy rzut oka takie wrażenie masowego ruchu społecznego, ale przy okazji się dowiadujemy, bo gdzie agentura jest uplasowana, bo jak mobilizuje agenturę, to musi ją pokazać. No i to się nazywa, w wojsku to się nazywa rozpoznanie walką. No i mamy do czynienia z takim właśnie rozpoznaniem walką. Przy tej okazji poznajemy, w jakich środowiskach, gdzie jest uplasowana agentura i jakie są mniej więcej jej rozmiary. Proszę Państwa, dlaczego teraz wybuchła ta druga wojna o inwestyturę? Otóż znowu, żebyśmy lepiej zrozumieli, co się dzieje, to musimy cofnąć się w czasie do roku, do 17 września 2009 roku. Tego dnia amerykański prezydent Barack Obama dokonał słynnego resetu w stosunkach amerykańsko-rosyjskich, to znaczy wycofał Stany Zjednoczone z aktywnej polityki w Europie Wschodniej, podtrzymając w ten sposób panu prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu całą politykę jagiellońską, ponieważ dopóki Stany Zjednoczone prowadziły aktywną politykę w Europie Wschodniej, to potrzebowały dywersantów, którzy by wykonywali różne niebezpieczne zadania w ramach tej aktywnej polityki. I pan prezydent Kaczyński podjął się tej roli, zresztą nie on jeden, bo trzy państwa się podjęły, Gruzja, Ukraina i Polska. No i na tym polegała cała polityka jagiellońska pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ona nie była sprzeczna z polskim interesem państwowym. Błędem pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego było to, że podjął się tej niebezpiecznej roli amerykańskiego dywersanta za darmo. W rezultacie, kiedy prezydent Obama dokonał resetu, to znaczy wycofał Stany Zjednoczone z aktywnej polityki w Europie Wschodniej, Polska nic z tego nie miała, a przy okazji zlikwidował panu prezydentowi Kaczyńskiemu całą politykę wschodnią, no i właściwie już nie było czego realizować. Wydawało się, że przechodzimy pod kuratelę strategicznych partnerów, bo
wycofanie Stanów Zjednoczonych z aktywnej polityki we wschodniej Europie spowodowało polityczną próżnię, ale tę polityczną próżnię natychmiast wypełnili strategiczni partnerzy, to znaczy Niemcy i Rosja. No i rezultatem tego resetu prezydenta Obamy był szczyt, dwudniowy szczyt NATO w Lizbonie 19 i 20 listopada 2010 roku, na którym to szczycie NATO w Lizbonie zostało proklamowane strategiczne partnerstwo NATO-Rosja. Strategiczne partnerstwo NATO-Rosja, w którym Polska też musiała się odnaleźć, bo nie może być tak, że całe NATO pozostaje w strategicznym partnerstwie z Rosją, a tylko Polska tutaj wjeżdża, fika nogami, no to tak nie może być. W związku z czym jeszcze nie przebrzmiały echa tej deklaracji prezydenta Obamy z 2009 roku września, a już w stosunkach polsko-rosyjskich rozpoczęła się epoka dyplomacji ikonowej. Dyplomacji ikonowej. Ja to nazywam dyplomacją ikonową, dlatego że do Polski przyjechała delegacja świątobliwych mnichów z klasztoru świętego Niła w Rosji, która na Jasnej Górze poprosiła o przekazanie kopii cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Oni mieli to zawieźć do Rosji, umieścić w sanktuarium, otoczyć kultem. No i to zapoczątkowało okres dyplomacji ikonowej. Ja to nazywam dyplomacją ikonową przez analogię do dyplomacji ping-pongowej, jaka miała miejsce w stosunkach amerykańsko-chińskich w pierwszej połowie lat 70. Otóż w pierwszej połowie lat 70. Stany Zjednoczone nie miały z Chinami żadnych stosunków, a trzeba było jakoś zakończyć wojnę w Wietnamie. Bez dogadania się z Chinami było to niepodobieństwem. No ale jak tu się dogadać, jak stosunków nie ma? W relacjach między takimi wielkimi mocarstwami bardzo się liczą kwestie prestiżowe. No, nikt nie może stracić twarzy. W związku z tym rada w radę uradzono, że do Pekinu poleci drużyna tenisa stołowego amerykańska, sportowcy, no ale ktoś musiał ich tam z lotniska odebrać, dalej do hotelu, zająć się nimi i tak krok po kroku doszło aż do nawiązania stosunków dyplomatycznych. Prezydent Nixon przyleciał do Pekinu, zakończona została wojna w Wietnamie i po latach później nazwano ten cały proces dyplomacją ping-pongową od tych drużyny tego tenisa stołowego. Jest tutaj dyplomacja ikonowa. Tych wizyt połączonych z wymianami świętych obrazów było jeszcze sporo, aż wreszcie zakończyła się spektakularnym wydarzeniem, mianowicie w sierpniu 2012 roku na Zamku Królewskim w Warszawie patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl podpisał deklarację z arcybiskupem Józefem Michalikiem, podpisał deklarację o pojednaniu między narodami polskim i rosyjskim. Dzisiaj już nikt o tym nie pamięta, no ale wtedy taka deklaracja była podpisana, mimo że par excellence polityczna, to jednak przez dwóch przedstawicieli kościołów, Cerkwi Prawosławnej i Kościoła Rzymskokatolickiego, i nikt przeciwko temu nawet nie pisnął słowem. A arcybiskup Michalik wyjaśnił w wypowiedzi dla prasy, że na tym etapie nie mogliśmy tego nie uczynić. Na jakim etapie? Ano jak zostało proklamowane w listopadzie 2010 roku strategiczne partnerstwo NATO-Rosja, no to Polska musiała to zrobić, co zrobiła, a że nie zrobiły tego władze państwowe, tylko przedstawiciele kościołów, no to widać tylko, że ruscy szachiści umieją grać na różnych szachownicach i różne klawisze uderzać, na wielu fortepianach mogą grać. Nie tylko na jednym, w jeden klawisz walić, ale w całą gamę mogą wygrać. Proszę Państwa, wydawało się zatem, że przechodzimy pod kuratele strategicznych partnerów, w związku z tym stronnictwo pruskie, którego polityczną ekspozyturą była Platforma Obywatelska,
no, rosło w siłę, że tak powiem, i było, humory wszystkim dopisywały. Pan minister Radosław Sikorski złożył w Berlinie rodzaj hołdu pruskiego, powiadając, że martwi się zbyt małą aktywnością Niemiec w polityce europejskiej. No, wydawało się, że już się podlizuje, że tak powiem, na wszystkie możliwe sposoby, aż tu nagle w drugiej połowie 2013 roku prezydent Obama zresetował swój poprzedni reset w stosunkach amerykańsko-rosyjskich. No już mniejsza o to, dlaczego, możemy do tego wrócić w czasie dyskusji. W każdym razie zresetowanie resetu poprzedniego polegało na tym, że Stany Zjednoczone wróciły do aktywnej polityki w Europie Wschodniej, w dodatku w taki sposób, że zapaliły zielone światło dla przewrotu politycznego na Ukrainie, którego nieukrywanym celem było wyłuskanie Ukrainy z rosyjskiej strefy wpływów. Tam, krótko mówiąc, prezydent Obama wysadził w powietrze polityczny porządek lizboński ustalony na dwudniowym szczycie NATO w listopadzie 2010 roku w Lizbonie. No i znowu, skoro Stany Zjednoczone wróciły, i to w takim wejściem smoka, do aktywnej polityki w Europie Wschodniej, to znowu potrzebowały dywersantów. Znowu potrzebowały dywersantów, którzy by te różne zadania niebezpieczne wykonywali. I znowu Polska się zgłosiła jako ten dywersant, ale to oznaczało powrót Stanów Zjednoczonych do aktywnej polityki, oznaczał, że przechodzimy znowu pod kuratelę amerykańską i że teraz znowu nie strategiczni partnerzy, tylko Amerykanie będą przebudowywać scenę polityczną w naszym bantustanie pod kątem potrzeb swojej polityki wschodniej, czyli instalować znowu naszych sukinsynów, a wymiatać z tej sceny sukinsynów jakichś takich nienawidzących. Jak Państwo pamiętacie, ten proces się zaczął stosunkowo wcześnie. Jak tylko Stany Zjednoczone wróciły do aktywnej polityki, natychmiast się zaczęło podgryzanie Platformy Obywatelskiej. Wybuchła afera podsłuchowa, z której mnóstwo śmierdzących dmuchów się pojawiło, a wszystkie kompromitowały Platformę Obywatelską i jej czołowych polityków. Prawda? Czołowych polityków, bo niezależne media głównego nurtu próbowały sprawę bagatelizować, że to kelnerzy zawiązali straszliwy spisek przeciwko III Rzeczypospolitej, bo kto chce, niech wierzy. Ale jeżeli dwaj kelnerzy, czy nawet trzej, potrafili nagrać 900 godzin rozmów z najważniejszymi politykami w państwie, a w dodatku jeszcze wszystkich gości premiera Tuska z willi, do której kelnerzy już nie mają wstępu, tam też 700 godzin nagrano, no to jak ktoś chce wierzyć w spisek kelnerów, to oczywiście nie można mu zabronić, ale trzeba powiedzieć, że jest mało spostrzegawczy. Bo wydaje się, że takie rzeczy to jednak nie kelnerzy, tylko inni fachowcy, i to w dodatku pierwszorzędni. No, to takich fachowców na świecie nie brakuje, pierwszorzędnych, i to oni są w CIA, na przykład takich fachowców pierwszorzędnych nie brakuje i oni są w stanie dokonać takich operacji, a już kelnerów też wykorzystać, zwłaszcza jak im dobrze zapłacą, no i w dodatku zapewnią im bezkarność. Jak Państwo wiecie, ci kelnerzy odpowiadają z wolnej stopy, tam na zapraszani są na śledztwa do prokuratury, nikt ich nie ośmielił się aresztować, no niechby spróbował, to zaraz by mu przypomniano, takiemu prokuratorowi czy sędziemu, skąd mu wyrastają nogi. I każdy to wie, i prokurator to wie, i sędzia niezawisły to wie, więc zachowują się powściągliwie, no, tak jak się należy. I to jest właśnie, to są te takie tajniki apolitycznej polityczności, żebyśmy mieli tu jasność. Proszę Państwa,
Więc nastąpiło takie osłabianie Platformy Obywatelskiej, która była postrzegana przez naszych amerykańskich sojuszników jako polityczna ekspozytura stronnictwa pruskiego. A Stany Zjednoczone nie życzą sobie tutaj żadnych stronnic pruskich, ani tym bardziej ruskich. W związku z tym naturalnym następstwem Platformy Obywatelskiej było Prawo i Sprawiedliwość. Z punktu widzenia potrzeb amerykańskiej polityki wschodniej, tej aktywnej, Prawo i Sprawiedliwość ma jedną ogromną zaletę. Taką, że nie trzeba go specjalnie szczuć.